A więc wyprowadziliśmy, wyprowadziliśmy yy, wzór na rozwiązanie Schwarzschilda, problemu Schwarzschilda. To się nazywa rozwiązanie Schwarzschilda, często mówią, mówią ludzie czasoprzestrzeń Schwarzschilda. To rozwiązanie niesie za sobą, niesie w sobie trochę zagadek i wiele z tych zagadek było nierozwiązanych bardzo długo, przez kilkadziesiąt lat. No w szczególności główna zagadka to polega na tym, no co się dzieje, no bo daleko to bardzo dobrze. Daleko jak jesteśmy to świetnie, no ale co się dzieje jak R zaczyna się niebezpiecznie zbliżać do tego 2m. No i tutaj zaczyna być bardzo mała liczba, aż w końcu stanie się to nieskończonością. Proszę Państwa, z podobnym problemem yy, zmagali się ludzie w średniowieczu, jak sobie wyobrażali, że do końca świata, jak, że ktoś będzie płynął, płynął, aż w końcu dojedzie do miejsca, w którym kopuła niebieska, prawda, zanurza się w morze. No to co będzie, jak ja do tego końca świata dojadę? No to jest dokładnie ten sam problem. No widać, że tamten problem został rozwiązany w ten sposób, że nie ma takiego miejsca, w którym coś się złego dzieje, bo się pojedzie dalej po sferze. Czyli odpowiedzią była topologia. Proszę Państwa, że to nie, że ta ziemia nie jest płaska i nie kończy się w pewnym miejscu, mimo że jest skończona, to jednak można sobie płynąć w jedną stronę zawsze. Tutaj też odpowiedzią jest topologia, ale w każdym razie ten punkt r równe 2m to był taki intrygujący, no tak samo tutaj, prawda, się jakaś coś dziwnego dzieje, bo ta zmienna t dostaje współczynnik 0, czyli jak gdyby idąc w kierunku tego wektora symetrycznego, no nic się nie poruszamy, prawda, no bo tutaj jest 0. Czyli ten, to takie pole symetrii. W tym miejscu ono ma długość zerową. I dopiero, o ile pamiętam, w latach 50. to zostało jakoś rozwiązane. To nie jest nic trudnego, ale ja no, dam Państwu jakiś taki smak tego, co tutaj się dzieje, czyli zajmijmy się najpierw tą metryką trójwymiarową, którą też yy, przepiszmy w tej postaci jednorodnej, to znaczy 1 plus, a i zamiast tego 2m to napiszę sobie po prostu C przez... Y. Yy, przez r do czwartej, a tutaj metryka płaska, no, która w radialnych współrzędnych w, wynosi r kwadrat d. Yy, prze, oj, przepraszam, właśnie tutaj jest inna współrzędna. Ta współrzędna, którą na poprzednim wykładzie oznaczałem r z kreską, a tu zdecydowałem się oznaczać ją u, żeby się nie myliła. No i tutaj będzie U kwadrat d omega plus d u kwadrat. To jest metryka płaska, a to jest ten czynnik konforemny. Proszę Państwa, czyli to jest tak U kwadrat razy 1 plus C dzielone przez U do czwartej. Pamiętamy, że to, że, że to c to jest m przez 2, m przez 2, prawda? C równa się m przez 2 i pokazaliśmy, że właśnie ta metryka jest równoważna tej metryce, to jest bardzo proste, d omega, no plus, prawda, ten człon 1 plus c przez u do kwadratu d u kwadrat. Proszę Państwa, ile wynosi objętość, czyli dwuwymiarowa objętość, czyli pole powierzchni tej takiej sfery, o, o, y, odpowiadającej, prawda, albo r równe konstans, albo u równe konstans, no, tej? To są te same sfery, tylko inaczej są parametryzowane, innym parametrem, tak? No więc to S od u pole powierzchni takiej sfery, no to to jest wartość tego współczynnika razy całka dwuwymiarowa po dteta dU. Nie, przepraszam, dteta D, -teta d pi od 0 do 2 pi, teta od 0 do pi, no to wiemy, że ta całka wynosi 4 pi. Prawda? Czyli to jest nic innego jak 4 pi u kwadrat, no bo to jest pomnożone. Razy 1 plus C przez U do czwartej. No to proszę państwa, póki jesteśmy daleko, czyli U jest bardzo małe, no to to jest prawie 4 pi u kwadrat. No i jak to U zmniejszamy, no to ta powierzchnia też się zmniejsza, też się zmniejsza. No ale okazuje się, że potem ona zacznie wzrastać, bo jak U będzie się zmniejszało, to to będzie co prawda małe, ale za to to zacznie bardzo rosnąć. I obliczmy sobie, gdzie jest to maksimum. Jak wygląda ta maksymalna sfera? No to to jest funkcja od jednej zmiennej, trzeba znaleźć jej maksimum, no to trzeba zróżniczkować. To jest bardzo proste. No to 4 pi to jest 4 pi a tutaj 2 u razy ten nawias Pozostawiony bez różniczkowania, plus u kwadrat razy pochodna tego nawiasu. No to jest 4 razy tenże nawias do potęgi o 1 mniejszej, czyli 3. I jeszcze razy pochodna wnętrza. No ale pochodna wnętrza to co to jest? To jest minus c dzielone przez u kwadrat. No i koniec. I przyrównajmy to do zera, no bo widać, że ta funkcja, jak u jest bardzo duże, no to ona dąży, prawda, do nieskończoności, bo wtedy to się nie liczy. Teraz, jak u jest bardzo małe, to to dąży do nieskończoności. To co prawda dąży do zera, ale to szybciej, dlatego że to jest do czwartej potęgi. No i czyli dla bardzo dużych U, to ta jedynka się nie liczy i to się zachowuje jak u kwadrat dzielone przez u do czwartej potęgi. No to też dąży do nieskończoności. No więc jak tu dąży do nieskończoności, tu dąży do nieskończoności, no to gdzieś musi mieć jakieś... Minimum, prawda? No i jeśli w tym minimum pochodna znika, no i się okazuje, że to jest tylko jeden taki punkt, no to bardzo łatwo to zobaczyć, to wyłączmy sobie 2 i, i ten czynnik do trzeciej, to będzie 8pi, ten czynnik 1 plus c przez u do potęgi trzeciej. A tutaj co nam zostanie? No to jest dwójki nie ma, to jest jeden taki nawias razy u. No to jest po prostu u plus c. A co zostanie tutaj? No tu u kwadrat się uprości, tego już nie ma, yy, zostanie minus, z czwórki zrobiła się dwójka, bo już dwójki wy... puściłem i tu jest c. Czyli to się równa coś tam, a tutaj u minus c. No i żeby to było równe zero, no to podejrzane obycie ekstremum jest y, tylko położenie. Czyli minimum dla u równego C. No ile to minimum wynosi. No ono wynosi, prawda. Tak, dla równego C. Ale proszę Państwa, okazuje się, że oba te y regiony. Mianowicie ten region poniżej minimum i powyżej, one są identyczne, one są identyczne, zupełnie symetryczne, zaraz to pokażemy. Czyli ten region poniżej minimum i powyżej wyglądają geometrycznie zupełnie identycznie, prawda? I rozróżnia jest tylko to, gdzie my jesteśmy. Jeśli wierzymy w to, że moglibyśmy w takim rozwiązaniu mieszkać, no to okaże się, że możemy mieszkać albo w tym jednym, albo drugim. Co więcej, one są nierozróżnialne. No proszę państwa, dlaczego? Dlatego, że jeśli weźmiemy, o, o to, weźmiemy to r, to nasze r, które było właśnie współczynnikiem przy tym, yy, o, to, to jest równe r kwadrat, prawda? Tam to jest równe r kwadrat, czyli r, r, to się równa właśnie to u. Razy 1 plus C przez U do kwadratu. To proszę Państwa, to można zapisać w następujący sposób, że to jest, jak wejdziemy z tym U pod, pod kwadrat, no to będzie pierwiastek, czyli to się równa pierwiastek z U a tutaj C przez pierwiastek z U, no to to jeszcze można to C wintegrować. Innymi słowy, yy... tak jak wyciągniemy C, Tak, czyli jak wyciągniemy C, to, yy, to będziemy mieli pierwiastek z U przez C, no a tutaj będziemy mieli plus pierwiastek z C przez U do kwadratu. No i widać teraz, że yy, gdyby dokonać takiego, takiej zamiany, mianowicie gdyby wybrać taką nową zmienną V, żeby C przez U było równe V przez C, to, to, się, to tu się nic nie zmieni, prawda? Nic się nie zmieni, no bo to przejdzie na to, a to na, na to drugie, prawda? Czyli dokonajmy takiej to jest definicja nowej zmiennej. To znaczy, to jest równoważne temu, że V to się równa c kwadrat przez u. Czyli odbijamy, prawda? To jest zasadniczo odbijamy V na minus U na 1 przez U, no tyle tylko, że jeszcze nie względem jedynki. No a względem tego punktu, w którym właśnie ma miejsce to minimum, prawda? Ma miejsce to minimum. Czyli punkt minimalny u równe C pozostaje tym samym punktem minimalnym w tej współrzędnej V. No czyli to wtedy to jest równe C razy i no i teraz... To, to, się, to, to jest pierwiastek z C przez V, a to to jest równe pierwiastek z V przez C. I w związku z tym to można to jest też takie samo R, bo to można nazwać równa się prawda, V. Dokonać tej samej transformacji. V razy 1 plus C przez V do kwadratu. No i to jest takie, takie nowe, nowe R, prawda, związane z tym V, ale to jest, yy, powiedzmy, nazwijmy to ro. Ale wartość tego ro jest dokładnie taka sama. Jest dokładnie taka sama. Czyli stąd widać, proszę Państwa, ja oczywiście mógłbym po tej zajmianie jeszcze zbadać tamten Tę ten, ten wielkość, ale widać, że ona po zamianie będzie taka sama. Dokładnie, dokładnie taka sama, prawda? Ponieważ R zrobione z U i R zrobione potem z V, to jest dokładnie to samo. No to proszę Państwa, to. to obliczmy jeszcze, czyli już wiemy, że wiemy, że po takiej zamianie zmiennych no ten współczynnik będzie taki sam, prawda? Będzie taki sam, czyli to no jest, jak podniesiemy do kwadratu, to będzie V kwadrat razy 1 plus C przez V do czwartej D omega. No a jeszcze obliczmy, jak się zmieni ten y, człon metryki. Tak, no to tamten człon to jest. To znów nie, weźmy pierwiastek, czyli obliczmy, jak się zmieni. Eee, bardzo Państwa przepraszam, bo tutaj oczywiście jest czwarta potęga ciągle, bo to się wzięło, prawda? Stąd to jest ta metryka płaska razy ten współczynnik, który wyliczyliśmy. No więc ona wynosi tak. I teraz dokonamy zamiany zmiennych tego odbicia, prawda? Dokonamy tego odbicia. C, v równe c kwadrat przez u. No i obliczymy ten drugi, ten pozostały człon. No więc jego pierwiastek wygląda tak: 1 plus c przez u do czwartej. No razy d, e, przepraszam, właśnie teraz nie potrzeba mi czwartej. Wezmę sobie drugą potęgę razy d u i podstawiamy teraz na u no to, co tutaj jest, prawda? Czyli u równa się c kwadrat przez v. No to 1 plus. Yy, tak, U przez, to jest, czyli plus v dzielone przez c, tak jak było, a teraz to trzeba zróżniczkować. No du, to co to jest? No to jest minus c kwadrat dzielone przez v kwadrat dv. No i jak wyjdziemy z tym pod ten pierwiastek to zostanie minus, ale tutaj zostanie, proszę Państwa, C przez V plus, no właśnie, 1, tak? DV, mówiąc inaczej, równa się minus. 1 plus C przez V. Yy, przepraszam bardzo, kwadrat tutaj jest, kwadrat, a tutaj dV. Jak ten wynik, teraz tak, proszę państwa, można y, się zaniepokoić tym minusem, ale nie, dlatego że y, to, no wiadomo, że orientacja się zmienia, orientacja się zmienia. Tam gdzie v się rośnie, tam u maleje. W związku z tym to jest słuszne, że tu jest minus, ale na metrykę nie ma to żadnego wpływu, dlatego że y, tutaj. Y, Musimy wstawić kwadrat tego wyrażenia, czyli jest nadal plus 1 plus C przez V do czwartej dV kwadrat. Proszę Państwa, widzimy zatem, że takie odbicie względem tej powierzchni minimalnej, to jest symetria. To jest symetria. I tak jak na pierwszy rzut oka wydaje się, że no zewnętrzne to jest zewnętrzne, a wewnętrzne to jest inne, ale to tak naprawdę zewnętrzne przechodzi na wewnętrzne i vice versa przy tej transformacji. Co więcej, widać, że wartość u i odpowiadająca jej wartość v odpowiadają tej samej wartości tego era. W związku z tym w obu tych miejscach ten dt kwadrat jest tej samej wielkości. No i jak sobie poradzić z tym? Proszę Państwa, no to teraz spróbujmy Spróbujmy narysować jakąś jakoś tę metrykę trójwymiarową. No Jak by to, to mogło wyglądać? Oczywiście nie jestem w stanie zrobić trójwymiarowego rysunku, żeby to. Prawda? My na ogół, nie wiem, w naszym wyobrażeniu. Krzywe rzeczy potrafimy sobie wyobrażać jako zanurzone w czymś płaskim. Także gdybyśmy potrafili sobie wyobrazić czterowymiarową, płaską przestrzeń, to w niej dałoby się prosto narysować tę trójwymiarową, hiperpowierzchnię. Ale ja może pójdę na łatwiznę i zmniejszę liczbę tych wymiarów. No, mogę sobie zmniejszyć ją o jeden, czyli jakieś cięcie tej trójwymiarowej powierzchni, dwuwymiarowe cięcie, wizualizować w trzech wymiarach. No na razie pójdźmy jeszcze dalej, mianowicie weźmy sobie taki jakiś punkt na, gdzieś tam na tej sferze, jakikolwiek, i spróbujmy to zanurzyć w dwóch płaskich wymiarach no to proszę państwa tak niech tutaj będzie to r no a w tę stronę to będą te teta i fi a tutaj jest ten taki y, y, dodatkowy wymiar nazwijmy go sobie z No i ja ten, to cięcie moje, to znaczy punkt o ustalonych współrzędnych R i y, teta i fi, no będę się starał zanurzyć tutaj. No więc proszę Państwa, y, niech to moje R właśnie będzie jednym, jedną z tych trzech współrzędnych. Prawda? Czyli innymi słowy, tutaj jest r, a to teta i fi, to wszystko jeszcze się obraca. No więc gdy R jest tym, y, 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 tym, tym wąskim gardłem najwęższym, to znaczy, gdy r jest równe C w tamtej parametryzacji, a 2M tutaj, 2M. No to powierzchnia tego, tej sfery, prawda, wynosi tyle. A następnie zobaczmy, że ten wykres mniej więcej tak wygląda. Dlaczego on wygląda w ten sposób? No bo to jest... Pamiętamy, że to jest to r, prawda, czyli r równa się u1. Aha, nie, ale ta parametryzacja nie jest nam potrzebna. No, prawda, powierzchnia sfery, powierzchnia sfery jest r kwadrat. Więc, no, powierzchnia sfery tutaj to jest to r, prawda, to jest to r. No, pomnożone, trzeba to całkować jeszcze po pozostałych, po pozostałych tych współrzędnych teta i fi. Natomiast jak się zbliżamy z tą powierzchnią sfery do tej minimalnej, to przesunięcie długość tego przesunięcia, bo przesunięcie weże, no to jest przesunięcie weże, ale długość tego przesunięcia zaczyna być coraz większa, czyli współczynnik, czyli proszę państwa, jak to nazwiemy dr, to o to coś, to będzie długość tego przesunięcia, prawda? Czyli to będzie dr l równa się dr przez ten pierwiastek z 1 minus 2m przez r. To jest to l. Albo może niech będzie dl. Czyli widzimy, że dl przez dr to się równa właśnie 1 przez pierwiastek z 1 minus 2m przez r. No to proszę Państwa, my znamy taką funkcję, prawda? My znamy taką funkcję. To jest, yy, yy, prawda, taki, to jest wykres takiego właśnie pierwiastka. I w związku z tym no, nie niepokoimy się faktem, że tutaj to nachylenie jest pionowe. Natomiast i w ten sposób opisaliśmy całe zewnętrze, prawda? W, tym, w tej parametryzacji to jest tylko jeden kawałek, natomiast ten jeden kawałek odpowiada zewnętrzu tego minimalnego gardła. Natomiast jak w tej parametryzacji będziemy wchodzili głębiej, prawda, dla u mniejszych niż C, to wiemy już, że ta cała geometria się powtórzy, prawda? W związku z tym pełna geometria tego cięcia to są dwie takie kopie dwie identyczne kopie tej geometrii szwartszydlowskiej, które są sklejone tutaj według, według yy, wzdłuż yy, tej minimalnej powierzchni. No i oczywiście, żeby ten obrazek był jakiś sensowny, to trzeba pamiętać, że to wszystko się obraca wokół tej urojonej w tym sensie, że nieistniejącej, a dodanej tylko dla wizualizacji, czwartej osi tego wszystkiego, prawda? To nie jest oś czasu, broń Boże, to nie jest oś czasu, to jest taka dodatkowa oś, ponieważ zanurzyliśmy tę trójwymiarową geometrię w czymś czterowymiarowym. No to proszę Państwa, to teraz, żeby ten obrazek jakoś, taki był bardziej sugestywny, to trzeba by było po prostu to wszystko obrócić, czyli narysować dokładnie to samo z drugiej strony. No i teraz pamiętać, że to się wszystko obraca, czyli to jest coś takiego, to jest taka hiperboloida. Prawda? O, jak gdyby. To jest taka powierzchnia, no która właśnie tutaj... Teraz gdzie my powiemy, że to jest plus nieskończoność tego, tego U? U dąży do plus nieskończoności, a tutaj U dąży do zera. No a jeśli wybierzemy to, tę parametryzację V, to będzie na odwrót. V dąży do zera, a tu V dąży do nieskończoności. Czyli widać, że to jest tak, że teraz narysuję to może w takiej Większej skali, dlatego że gdy do nieskończoności się zbliżamy, to wiemy, że to ten czynnik 1 nad R nie ma żadnego znaczenia. W związku z tym ta metryka dla bardzo dużych R jest po prostu płaską metryką. Czyli to wygląda tak, że mamy płaską metrykę. A ona tutaj się zaczyna zakrzywiać. Prawda? Tutaj jest to gardło, a potem znów jest płaska. Czyli jak my żyjemy tak daleko od tego centrum, no to po prostu żyjemy sobie w płaskim świecie, uprawiamy fizykę newtonowską i nie ma potrzeby. czyli te dwie gałęzie, prawda, to wszystko jest obrócone, czyli rzeczywiście daleko, jak jesteśmy daleko, no to sobie chodzimy po czymś płaskim i ani do głowy nam nie przyjdzie, że tu jakakolwiek krzywizna musi występować. Ale jak się zaczynamy zbliżać do tego, do tego centrum, a no to już proszę państwa się okazuje, że tutaj się zaczynają dziać różne rzeczy. No gdyby nam się udało przejść na drugą stronę, to byśmy przeszli do takiego dru drugiej części świata, która normalnie jest dla nas nieosiągalna. Proszę państwa, te obrazki to jest początek do wizualizacji zjawiska, które się nazywa czarną dziurą, czarną dziurą. Mniej więcej obraz wygląda następująco. Gdy Schwarzschild wypisywał to równanie, to za bardzo, Ludzi nie, nie obchodziły te, te, te problemy, tej rozbieżności. Dlaczego? No, bo wydawało się, że taka konfiguracja pola nigdy nie może mieć miejsca. No, dlaczego? Dlatego, że masa na przykład obiektów astronomicznych, jest dużo większa niż, niż, to, niż ten krytyczny promień, który się nazywa promieniem Schwarzschilda. R równa się 2m, to jest właśnie ten promień Schwarzschilda. No na przykład dla Ziemi, masa Ziemi w jednostkach geometrycznych, których używamy, wynosi niecałe pół centymetra, w związku z tym promień Schwarzschilda to jest około jednego centymetra, no to proszę Państwa, no któż byłby w stanie stłoczyć całą Ziemię do pół centymetra? Gdyby mu się tak udało, to dopiero zaczęłaby nas boleć głowa, a wtedy mówili sobie ludzie tak, no nie, to w ogóle jest abstrakcyjne. Dlaczego? Dlatego, że żeby ta masa tam wystąpiła, to ona zawsze będzie dużo większa. W związku z tym to całe rozwiązanie Schwarzschilda jest prawdziwe tylko tam daleko, poza tą planetą czy gwiazdą. W związku z tym jak będziemy chcieli rozwiązywać te równania aż do, do środka tej planety czy gwiazdy, no to wystąpi o coś takiego. No po prostu tu się lekko zakrzywi i niczego takiego nie będzie, no bo tutaj będzie malutki, prawda, stosunkowo małe zagęszczenie tej, tej materii. No ale proszę Państwa, okazało się, że to nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że jak obiekt jest bardzo duży, to mimo, że na początku on tak właśnie wygląda, to ta siła grawitacyjna jest tak wielka, że zaczyna go naprawdę zgniatać. No i astrofizycy obliczyli, że tę krytyczną masę gwiazdy, w której coś takiego nastąpi, ja teraz już Państwu o tym będę opowiadał tak jakościowo, bo to nie są... Trudne rzeczy, ale ponieważ mój wykład nazywa się wstęp do ogólnej teorii względności, to pozwolę sobie pozostać na takim poziomie heurystycznym. A ci z Państwa, którzy będą mieli ochotę, to sobie pogłębią tę wiedzę. Mianowicie, ja, no, dlaczego taka gwiazda miałaby się nie zapadać? Aha, no dlatego, że oczywiście jest jakieś ciśnienie, które prawda. Yy, zapobiega temu zapadaniu się, prawda? No gdyby gwiazda była zrobiona ze skały, no to to powiemy sobie, no nie, no ta skała ma jakieś, jakąś tam sprężystość i nie pozwoli yy, tej sile grawitacyjnej stłamsić to do tego jednego centymetra. Ale jak yy, mamy do czynienia z gwiazdą taką jak Słońce, no to tam odbywają się różne procesy, które astrofizycy opisują w taki hydrodynamiczny sposób i mówią, no tam po prostu w tej plaźmie jest coś takiego jak ciśnienie i to ciśnienie działa w drugą stronę. No i można by było sobie wyobrazić, że na przykład te rzeczy się równoważą, i w związku z tym je, yy, przez pewien czas jest tutaj jakaś, prawda, jakaś równowaga. A tymczasem okazuje się, że jak uwzględnić procesy, które zachodzą w tej gwieździe, i tak dalej, to większość dużych obiektów przejdzie w taką fazę, że to ciśnienie już. Przestaje wystarczać. I w związku z tym, co się dzieje, proszę Państwa? no Na początku to jest tak, ale potem zaczyna to jakoś yy, zapadać się dalej. W związku z tym, dalej to wygląda tak. A tutaj już nie ma materii, czyli już obowiązuje to rozwiązanie Schwarzschilda. A potem znów. Jeszcze głębiej się to wszystko zapada, bo ciągle siła grawitacyjna przeważa nad tym ciśnieniem, które nie zdoła zapobiegać tej, temu kolapsowi. No i w związku z tym po pewnym czasie to już jakoś tak wygląda. No poza tym to jest to rozwiązanie. A po pewnym czasie już jakoś... Tak wygląda. A po pewnym czasie, proszę Państwa, to już cała ta materia dostaje się pod to, to gardło wąskie. No i to już wygląda tak, że tutaj z zewnątrz wygląda jak rozwiązanie szwalcilda, a tutaj jest tylko jakiś taki worek z tą materią. No i jeśli to idzie dalej, to znów ten worek rozciąga się w tę stronę. No i w związku z tym. Astrofizycy uzasadniali, że mogą istnieć w przyrodzie takie obiekty, że gwiazdy, które spełniają jakieś tam warunki, są dostatecznie duże, mogą przechodzić przez ten proces, który się nazywa procesem zapadania grawitacyjnego, czy też kolapsu grawitacyjnego, kiedy ta materia, która początkowo jest rozłożona na dużej przestrzeni i w związku z tym modyfikuje tę geometrię tak, że ona no jest naprawdę zbliżona do stałej, to ta materia powoli się zapada, zapada i ona się zapadnie pod to gardło. Ja na razie cały czas mówię tutaj, yy, odnoszę się do tej geometrii trójwymiarowej, prawda? Dlatego też mówię o tym gardle. Ale okazuje się, że z punktu widzenia geometrii czterowymiarowej, to to gardło to trzeba jeszcze jakoś tam rozciągnąć w czasie. Trzeba jeszcze dodać ten czwarty wymiar, i to bynajmniej nie ten wymiar, który ja tutaj dodałem, bo to jest taki abstrakcyjny wymiar, po to, żebym sobie wyobrażał taką trójwymiarową powierzchnię, płaszczyznę, powierzchnię krzywą, jako zanurzoną w czymś płaskim. Ale oprócz tego jest jeszcze prawdziwy wymiar czasu, który jest jeszcze gdzieś tutaj, i trzeba byłoby opisać to wszystko, prawda? Więc widać, że ten czas związany z tą symetrią, przesunięciem, nie jest dobrą współrzędną w pobliżu tego gardła. W pobliżu tego gardła to jest równe zero. W związku z tym ta metryka tutaj w tych współrzędnych no, zaczyna się degenerować. Jakiś tam współczynnik jest równy zero. To po prostu chodzi o to, że ten czas nie jest dobrą współrzędną. Tak naprawdę to dobre współrzędne, bo, bo to zjawisko trójwymiarowe jest stosunkowo łatwe do opisania, właśnie tak jak ja Państwu tutaj opisałem, prawda? Czyli z punktu widzenia tej geometrii trójwymiarowej, to to zapadanie się materii pod horyzont no jest. W Właśnie tak wygląda, że, że najpierw jest jej tak dużo na dużej przestrzeni, a potem ta siła grawitacyjna, która, której nie zdoła zapobiec to ewentualne ciśnienie wewnątrz gwiazdy, no, skupia to wszystko, aż w końcu... Ta cała materia ma szansę wejść pod horyzont w charakterze takiego worka, no i dalej również może następować ewolucja już po tamtej stronie, ale my widzimy tylko, tylko to. Natomiast z punktu widzenia czterowymiarowej geometrii to, to wąskie gardło, to wąskie gardło też musi być. Jeszcze rozwinięte w tym dodatkowym wymiarze czasowym. I taka powierzchnia nazywa się powierzchnią horyzontu. No i wtedy mówimy, że ta materia zapada się pod horyzont. Proszę Państwa, astrofizycy twierdzą, że widzą bardzo wiele obiektów na niebie, które muszą być właśnie czarnymi dziurami, ponieważ to, co widać, jest, no, nie mogłoby być niczym innym. Oczywiście te obserwacje są yy, prowadzą do olbrzymiej liczby no, yy, jakichś tam fotografii, które trzeba jakoś interpretować. To nie jest takie proste, żeby takie, takie yy, pomiary takich obiektów bardzo odległych od nas jakoś interpretować, ale jak wziąć wszystkie czynniki pod uwagę, to astrofizycy przekonują nas, że te obiekty, że wiele obiektów, które widzimy na niebie, to są... No, my nie widzimy tego, co się tam pod tym horyzontem dzieje, ale to są po prostu czarne dziury, że tu nie ma żadnej materii, która wykrzywia tą czasoprzestrzeń. Ta materia być może kiedyś tu była, ale już się tam zapadła i w związku z tym to jest pusta przestrzeń, pusta przestrzeń, no tyle tylko, że, prawda, taka mocno zakrzywiona. Na pewno Państwo czytaliście o tym, jak sfotografowano taką ogromną czarną dziurę w jądrze galaktyki odległej jakoś tam od nas, ale podobno również w centrum naszej galaktyki jest taka ogromna czarna dziura, I chyba więcej na temat tej, tego rozwiązania Schwarzschilda już Państwu nie powiem, no ponieważ chciałem w tym wykładzie pozostać na takim stosunkowo elementarnym poziomie. No i teraz resztę tego wykładu, to znaczy, ile to jeszcze mniej więcej, ile? Już tak, tak? Aha, no to proszę Państwa, chyba będę kończył ten dzisiejszy wykład, a pozostały wykład poświęcę omówieniu takich bardzo ważnych zjawisk. Tylko powtarzam, nie będę już jakichś trudnych rachunków robił. O czym chcę powiedzieć? No muszę powiedzieć o falach grawitacyjnych. Muszę powiedzieć o wielkoskalowej strukturze wszechświata i o modelach kosmologicznych. No a w końcu muszę powiedzieć o ewentualnym, jak to się mówi popularnie, kwantowaniu grawitacji, to znaczy o, tym, o tej fundamentalnej sprzeczności między patrzeniem na świat z punktu widzenia ogólnej teorii względności i patrzeniem na tenże świat z punktu widzenia teorii kwantów. Te dwie teorie są fundamentalnie rozbieżne no i w związku z tym próbujemy coś, coś z tym zrobić, prawda? Jest takie hasło które często występuje jak kwantowanie grawitacji, ponieważ wszystkie pola w mikroświecie są polami kwantowymi, no więc przypuszczamy, że być może pole kwantowe też musi mieć jakiś aspekt yy, kwantowy. To jest jeden, jedna rzecz, prawda? Jak grawitację przetłumaczyć na kwanty. Ale też jest odwrotny aspekt, jak Tę materię kwantową podwiązać pod pole grawitacyjne, prawda? No bo gdyby traktować równania Einsteina poważnie, że tutaj jest geometria, a tu jest materia, to ta materia jest kwantowa. No i w jaki sposób to, to, te, te równania Einsteina mają być na poziomie fundamentalnym rozumiane? No więc o tym troszeczkę powiem. Przy czym. Yy, to jest tylko zachęta, żebyście się Państwo za ten problem wzięli, dlatego że tutaj <głos》> ciągle jesteśmy, jesteśmy na początku tej naszej drogi. Aczkolwiek no, ludzie pracują nad tym od blisko stu lat. No i na końcu jeszcze wspomnę o czwartym problemie, który można tak hasłowo powiedzieć czarna materia czy też czarna energia. Jak ten problem się jawi i czy, co, co, co powinniśmy zrobić w tym naszym opisie. Także dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia na przyszłym wykładzie. Dziękuję bardzo.